każdy prezydent powinien być wzorem godnym do naśladowania dla swoich obywateli. Niestety, jak się okazuje, nawet najwyżsi rangą urzędnicy nie są pozbawieni ludzkich słabości. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się 5 wpadkom z udziałem polskich prezydentów. Numer 1. Prezydent Andrzej Duda w 2023 roku podczas swojego przemówienia na Zamku Królewskim zaliczył fatalną wpadkę. Stwierdził, że Ukraina do dzisiaj nie upadła wyłącznie dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy. Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w 3 dni, w 72 godziny. Ukraina nie upadła do dzisiaj dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu. Wsparciu, jakie daje Ukrainie wolny świat. Numer 2. Bronisław Komorowski, były prezydent RP, zaliczył wiele językowych wpadek, które wzbudzały poruszenie w mediach. Jedna z takich sytuacji miała miejsce podczas uroczystości pogrzebowej Wisławy Szymborskiej, która odbyła się 9 lutego 2012 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pozostawia nam dar pogodnej refleksji nad nami samymi, nad zwykłym człowiekiem. W trakcie swojego przemówienia podczas ceremonii pożegnalnej popełnił pomyłkę, nazywając poetkę Wisławą Szymborską zamiast Szymborską. Dlatego żegnamy panią Wisławę Szymborską, poetkę pogodnej strony świata. Numer 3. W 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski, ubiegający się o reelekcję, w Japonii spotkał się z przedstawicielami parlamentu japońskiego. W trakcie spotkania wywołał niemałą kontrowersję, wstępując na podest przewodniczącego, a następnie zapraszając generała Kozieja do wspólnego zdjęcia z mównicy, mówiąc: chodź szogunie. Po tym zdarzeniu przedstawiciele prezydenta tłumaczyli, że nie doszło do żadnej wpadki, a polityk chciał jedynie zażartować, wypowiadając te słowa. Numer 4. W 2020 roku, po wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, doszło do niecodziennej wpadki. Prezydent został sprankowany przez rosyjskich komików, podających się za sekretarza generalnego ONZ. Hello? 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 Secretary General? Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. So first of all, I want to congratulate you on your impressive victory. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. You know that Poland has made a huge contribution. We are trying to do our best. W 2022 roku ci sami komicy ponownie sprankowali prezydenta, tym razem podając się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy zadzwonili do prezydenta Dudy tuż po tragedii w Przewodowie. Halo? Halo? Hello. Hello, my friend. How are you? Hello, Emmanuel. That's you, Andrzej Duda speaking. Yes, yes, it's me. So. Oh, hello, Emmanuel. Thank you for your call. The situation is very difficult, as you probably know. We had this explosion this afternoon in Poland, not far from Ukrainian border. In our territory. Po kilku minutach prezydent zauważył, że coś jest nie tak i zakończył rozmowę. I'm really tired from both of them, from especially from Vladimir. Thank you. Have a nice day. A sytuację skomentowała kancelaria prezydenta na Twitterze. Po eksplozji rakiety w Przewodowie w czasie trwających łączeń z głowami państw i szefów rządów doszło do połączenia z osobą podającą się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W trakcie połączenia prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające. Numer 5. Aleksander Kwaśniewski. W trakcie jego prezydentury doszło do różnych wydarzeń, w tym też medialnych kontrowersji związanych z nadużywaniem alkoholu przez prezydenta. Jedna z głośnych sytuacji miała miejsce w 1999 roku, podczas 59. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ówczesny wtedy prezydent poleciał do Katynia, a potem do Charkowa, aby uczcić pamięć pomordowanych Polaków. Jednak podczas uroczystości w Charkowie wyglądał dość blado. Powołałeś człowieka do życia, powołałeś.
A to drzewo ile ma lat, to według was? No około 30, ale to 30. Ale rośnie to na tym miejscu. To jest taka pamiątka z tego miejsca. Dziękuję bardzo. Co zostaje? A kto zostaje tu? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ciekawych momentów i wpadek polityków, to zapraszam do obejrzenia tego materiału.